586 referuje, przepraszam, 587. No i to referuje pan Krzysztof Jakubowski. Tak, dotyczy ustawienia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą budowy namiotowego przekrycia dwóch okrytych na oddziały ceny najczęściej odnoszenia się kroczą przy zamierzeniu numer 1 w Krakowie. Chodzi o klub Bierzyniecki, który jest zastosowany. Jest on dzierżawy. Poziom pierwszy. Opiniuje się pozytywny wniosek o ustawienie warunków zabudowy do włączenia inwestycyjnego pod nazwą budowy namiotowego przekrycia dla okrytych tenisowych na działce numer 3, na się proces, i na dzwonię, i numer 1 w Krakowie. Szanowni Państwo, to tyle, że na Wójt Krakowskich jest procedowany plan zagospodarowania przestrzennego. Był tutaj pan prezes Krakowskiego Klubu Tenisowego. Poinformował mnie, że ta budżetka została na wniosek biura planowania wstrzymana i procedowanie została zawieszona na 9 miesięcy. Po prostu nas zapytano o opinię, zanim została budżetka wstrzymana. Nie wiem jak Państwo, ale mi się wydaje, bo pan prezes przyjął to z dużym, znaczy nie był niezadowolony, bo zdaje sobie sprawę, że nasza opinia nie ma znaczenia. I to, że my poprzemy tą WZ-kę, to tak naprawdę tylko narażamy się mieszkańcom, którzy załóżmy niechętni są jakimkolwiek inwestycjom na Błoniach. A tak naprawdę nic nią nie osiągamy. Klub doskonale wie, bo ja pana prezesa uprzedzałem, że sądzę, że w związku z tym, że procedowany jest plan, to sądzę, że Rada nie powinna pozytywnie tego opiniować. Komisja zaproponowała pozytywną opinię, oczywiście mamy prawo taką podjąć. Natomiast ja osobiście uważam, że powinniśmy ten projekt uchwały odrzucić i nie wypowiadać się, krótko mówiąc. Niechaj to zrobi plan zagospodarowania przestrzennego, co przypominam, dawniej robiliśmy. Mało tego, w dalszym projekcie Komisji Planowania jest punkt do planu, aby przewidzieć zadaszenie kortów tenisowych. W związku z tym jakby wypowiadamy się pozytywnie, wspierając klub. Krzysztof Paczek. No, kiedy upływa termin zawieszenia budżetu? Została zawieszona 2-3 tygodnie temu, w związku z powyższym dopiero co. Żeby Państwo na wyłożeniu publicznym, które było planu, miałem przyjemność być ponownie, na tym wyłożeniu pani prezydent powiedziała jednoznacznie, nie wyobrażają sobie rozpatrzenia takiej uwagi pozytywnie, ponieważ musieliby ponownie wykładać plan, czyli trzeci raz. W związku z czym stanowisko pani prezydent jest za tym, żeby w ogóle nie dopuścić. Ale WZ-kę zawieszono i plan będzie prawdopodobnie uchwalony. Andrzej Kowalek. Czy stanowisko pani prezydent jest takie przy każdym planie zagospodarowania przestrzennego? Obojętne gdzie on jest procedowany i czego dotyczy. Niemniej jednak zdarzało się już w tej kadencji, że po prostu Rada nie zgadzała się ze stanowiskiem pani prezydent i krótko mówiąc poprawką radnych, która była przyjmowana, plan szedł do kolejnego wyłożenia. Jak będzie w tym przypadku, nie wiem, ciężko mi powiedzieć, tym bardziej, że najprawdopodobniej ten plan nie będzie procedowany w tej kadencji, bo nie zostanie, nie zdąży być przygotowany do upływu tej kadencji. Niemniej jednak sytuacja na dzień dzisiejszy wygląda tak, te balony tam są i to nie są od wczoraj czy od przedwczoraj, tylko tak, są już dokładnie, 25 lat. Tak. Dokładnie tak jak pan Krzysztof Jakubowski mówi, niektóre stoją od 25 lat. Jak do tej pory jakoś większości nikomu to nie przeszkadzało. To znaczy są i każdy uznawał, że tak jest. Drzewa je przysłaniają, każdy uznawał, że tak jest. Jakie będą dalsze losy tego, nie wiem. Jak to będzie wyglądało dalej, nie wiem. Niemniej jednak zdajmy sobie z tego sprawę, że jeżeli że te balony i te korty tenisowe są jednym z podstawowych źródeł utrzymania, jednym z podstawowych źródeł utrzymania klubu Zbierzynieckiego i tego tenisowego klubu, w którym między innymi, czy szkółki, w którym między innymi trenowały i czasami w tej chwili nadal trenują siostry radwańskie. W związku z powyższym, jeżeli my, że tak powiem, podejmiemy decyzję negatywną, reasumując obojętne, czy w formie zapisu w planie, czy w formie decyzji negatywnej do tej procedowanej WZ-ki, to zdawajmy sobie sprawę z tego, że po prostu klub Zbierzyniecki upadnie i go nie będzie. I teraz pytanie, czy my tego chcemy, czy nie. Ja tylko się odnoszę do pewnej konsekwencji, szanowni Państwo, że o ile
właśnie ten punkt wprowadzenie do planu jest słuszny również, popieram, żeby poprzeć klub, o tyle teraz dawanie pozytywnej opinii dla warunków zabudowy, kiedy one jakby są zawieszone. Właśnie z tego tytułu, że jest procedowany plan, wydaje mi się, że jest takim brakiem konsekwencji dotychczasowego naszego działania. Ale jeśli oczywiście radni uważają, żeby dać pozytywną opinię, to taką damy. Panie przewodniczący, skoro daliśmy wniosek do planu zmierzający do tego, żeby te balony tam były, no to w tej chwili podejmowanie decyzji innej moim zdaniem jest brakiem konsekwencji. No, może jeszcze... Wszystko służy społeczeństwu, no to co? Krzysztof Kaczak. W pełni się zgadzam z panem radnym Andrzejem Hawlankiem. Moim zdaniem tutaj, tym bardziej, że jeżeli teraz negatywnie to opiniujemy, to może być taka sytuacja, że plan nie wejdzie w życie do momentu, w którym, prawda, bo 9 miesięcy jest na zawieszenie budżetu, czyli może być taka sytuacja, że plan nie zostanie uchwalony do momentu, kiedy trzeba będzie zgodnie z planem wznowić procedowanie tej budżetki, a jak będzie opinia Rady Dzielnicy, no to jest jeden dokument więcej potrzebny do wydania decyzji, więc wydaje mi się, że powinniśmy zająć stanowisko teraz, skoro on do nas o to wystąpił i skoro nikt nas oficjalnie nie poinformował, że ta budżetka jest zawieszona, bo to, że ktoś z kimś rozmawia, to nie mamy żadnego oficjalnego pisma z informacją, że jest procedowanie zawieszone. Wydajemy tą opinię dzięki temu, jeżeli wydłużą się prace nad planem, to klub będzie mógł szybciej wybrać WZ-kę, bo nasza negatywna opinia, czy jak nie zajęcie stanowiska. Nie ma negatywnej opinii, to procedujemy pozytywnie. Przyjmijmy to uchwałę, nie wycofujmy. Nie wiem, co złożył wniosek o wycofanie uchwały. Oczywiście nie wiedzieliśmy o tym, że jest zawieszone rzeczywiście, oficjalnie nie wiedzieliśmy, natomiast wiemy o tym, że jest plan procedowany. Dla nich zostało nim planu miejscowego, no więc próba wrzucenia WZ-ki, który wiemy, jakim trybem się odbywają, kiedy nie było planów, były WZ-ki i walczymy z tym od razu, żeby ich nie było, żeby były plany, czyli nie było planu miejscowe. No więc jest to troszeczkę dyskusyjne, bo jest delikatne. To jest osoba, która to nie jest stale związana. Panie szanowni państwo, czy do projektu uchwały jeszcze jakieś uwagi? Szczerze, każdy ma wyrobione. Tak, proszę pan powiedzieć. Ja też chciałem wygodnie, że rzeczywiście były takie obiekcje, jak podnosił pan przewodniczący, ale myślę, że nam się czego bać i nie nam tu rozstrzygać, jak będzie ten plan wyglądał. Myśmy już co do planu zgłosili swoje uwagi, ale rzeczywiście opiniując tutaj dzisiaj negatywnie to, co wnioskował pan przewodniczący, no to byśmy... Ja nie ale ja taką opinię wyrażam, a tutaj się większość pana słucha, więc wolałbym właśnie, żeby to nie było. To jest taka. Nie oszukujmy się. Nie. Ja bym zachęcał, żeby jednak się nie bać pójść. Przepraszam, żeby nie być źle zrozumiany. Ja tylko chciałem powiedzieć to, że wydaje mi się, że konsekwencją naszą powinno być jednak dopinanie planu zagospodarowania przestrzennego jak planu miejscowego do priorytetu. Ale nie mam się pomieszać. Ale pozwolę sobie powiedzieć. Jak to nie mam? Bo my z tym wygaśniemy co mieliśmy zrobić. Prawda, zaraz będziemy głosować. Uwagi są wasze. Natomiast stawianie, pamiętacie państwo WZ-kę ZIS-u o ścieżkę rowerową wzdłuż dworu? Też uznaliśmy, że skoro jest procedowany plan, nie powinno się procedować WZ-ki. W tym rozumieniu, tylko w tym rozumieniu widzę jak gdyby brak konsekwencji. Ale w rozumieniu, z kolei to, co pan radny Hawlanek powiedział, będzie brakiem konsekwencji, skoro popieramy planie, załóżmy nie poparcie muzyki. Ale każdy to rozstrzygnie we własnym umyśle i zapuści, jak uważasz. Czy ktoś jeszcze do samego projektu uchwały nie, głosujmy. Kto z państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kto jest przeciw? 1, 2, 3, 4, 5. Kto się wstrzyma? Szanowni państwo, uchwała została przyjęta.